Kontrwywiad RMF FM. Generał Wiesław Leśniakiewicz, dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, witam. Czy Mazowiecki Dobrzyków to jest to miejsce, w którym w tej chwili strażacy toczą najbardziej zaciętą walkę o utrzymanie wałów? No niewątpliwie tak. Nie tylko toczymy walkę o utrzymanie wału, bo właściwie nie tyle o wały, co o te miejscowości, które są poniżej tej wyrwy. Proszę pamiętać, że całe działania polegały na tym, żeby stworzyć możliwość upustu tej wody, która dostaje się na teren gminy Gombin. I to się udało zrobić. Czyli mamy zrównoważony bilans. Ilość wody wpływającej jest zrównoważona ilością wody wypływającej. Czy przerwanie tego wału w Dobrzykowie oznaczałoby zalanie Płocka? Trzeba najpierw powiedzieć tak, że ten wał w Dobrzykowie jest usypany przez ratowników, strażaków, społeczeństwo teraz tej gminy. Teraz na prędce, jak było widać, prędce, że sytuacja robi się groźna. Zaczęło się chyba wczoraj koło godzin popołudniowych. Skończyło się w wczesnych godzinach porannych. Wybudowany wał w szerokości około 2 do 4 metrów i wysokości 1,5 metra. I ten wał właśnie usypany z worków piasków powstrzymuje cały napływ wody. Przede wszystkim chroniony Dobrzyków i miejscowości położonych poniżej, w tym również miasto Płock. Ale jeśli by tam ten wał został przerwany, Płock jest zagrożony? Realnie? Jeszcze nie jest zagrożony, ponieważ tam jest jeszcze jeden wał, wał naturalny, przygotowany na to, żeby właśnie chronić Płock w momencie, kiedy nastąpi przerwanie wałów na Wiśle. Jest tam tak zwany zamek, który jest na drodze łączącej właśnie gminę Dąbin z Płockiem i on jest również zamknięty. W przypadku, kiedy nastąpiłoby przerwanie tego wału przygotowanego przez ratowników, woda dostaje się w kierunku tego naturalnie przygotowanego wału. Panie generale, patrząc bardziej globalnie, czy na całą Polskę, na cały bieg Wisły, na cały bieg Odry, czy ta sytuacja, która jest w tej chwili, to już jest sytuacja, która jakoś się uspokaja, czy wciąż zagrożenia są ogromne? Z reguły tę powódź odnosimy do roku 97. Ze wszelkich analiz wynika nam tak, że powódź jest o większym natężeniu, większe obszary są zalane. Oczywiście ona ma większy ciężar na rzece Wiśle, ale również jest dużym obciążeniem rzeka Warta, jak również Odra. Dokonaliśmy bilansu województw, które są objęte skutkami powodzi. Praktycznie 2 są tylko wyłączone. Warmińsko-Mazurskie i Podlaskie. Na pozostałych województwach cały czas są prowadzone działania minimalizujące ewentualne ryzyko wystąpienia kolejnych podtopień. Ale tę kulminację zagrożenia mamy już za sobą, czy wciąż nie? Wciąż jeszcze nie. Dalej jest Odra wysoka. A nie jest tak, że za tamą we Włocławku ta woda już jednak się spłaszcza i ta fala się spłaszcza? Owszem, Włocławek nam znakomicie ułatwił zadanie w tym dolnym biegu rzeki Wisły. Dzisiaj rozmawiałem z komendantem wojewódzkim województwa kujawsko-pomorskiego. Twierdzi, że ma sytuację stabilną. Tama we Włocku jednak daje mocną ulgę. Natomiast przygotowujemy się jeszcze na dużą falę na terenie województwa pomorskiego. Jednak Żuławy stanowią pewne zagrożenie. Stąd też koncentracja sił zarówno tych lokalnych, jak również centralnych odwodów, które są przecież koordynowane przez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa, jest już dyslokowane na teren tego województwa. A czy są takie miejsca na Wiśle, czy taka część biegu Wisły, o której możemy powiedzieć, że już jest bezpieczna, że już tam ta fala właściwie nie ma szans zrobić jakiegoś problemu? Na pewno już województwo małopolskie, śląskie, natomiast świętokrzyskie nadal są jeszcze stany alarmowe przekroczone, ale nie przewidujemy tam przerwań wałów i dodatkowych obszarów, które mogą być zalewane. Warszawa też się trzyma. Trzyma się mocno, z mocnym wsparciem zewnętrznym, wewnętrznym. I myślę, że to jest tak, to jest ogromne przedsięwzięcie ratownicze, mocno koordynowane przez premiera, przez wojewodów. No i oczywiście wszystkie służby są zaangażowane, wojsko, policja, Straż Graniczna. A potrafi pan powiedzieć, ile mniej więcej kilometrów kwadratowych Polski jest w tej chwili pod wodą? Dopiero dokonywane są bilanse. Z tego co wiem, na przykład w okolicach województwa podkarpackie 84 kilometry kwadratowe, chyba 84 kilometry kwadratowe zalanych powierzchni. Bardzo duża ilość. W sumie to będą co? Setki kilometrów kwadratowych? Czy to może dojść do 1000 kilometrów? Myślę, że będą setki. Być może dojdzie do 1000. Nie wiem, zbilansujemy to za jakiś czas. Ile osób jest na tych terenach zalanych? Ilu osobom strażacy muszą pomagać, przypływać, dawać im wodę? Żywność. Musimy mówić o dwóch aspektach, jeżeli chodzi o tą pomoc, którą udzielamy. Oczywiście pierwszy element to była ta prewencyjna ewakuacja, która dotyczyła określonych obszarów, które mogą być zalane. No i ta prewencyjna ewakuacja przebiegała różnie. Ludzie jednak pilnują swoich domostw. I w konsekwencji nawet na zalanych terenach mieszkańcy są. I my rozumiemy tą sytuację. Mimo, że nam to utrudnia bardzo akcję ratowniczą, my powinniśmy dyslokować siły tam, gdzie ewentualnie będzie potrzeba
tej ewakuacji ratowniczej. Ale co, możemy powiedzieć, że kilkunastu tysiącom osób pomagacie w tej chwili? Na pewno tak. No w różnych tych terenach. Teren gminy Wilków jest po prostu objęty szczególnym. To jest województwo lubelskie, bo mamy duży teren również zalany. Tam strażacy są, pomagają, przewożą, dowożą. Ale to jednak nie ma panu złości, że nie ogłoszono tego stanu klęski żywiołowej, że byłoby tak, że strażacy by wchodzili, mówili, musicie się ewakuować, bo to jest stan klęski żywiołowej i nie macie wyjścia. Nie, uważam, że by to nam to w ogóle nie pomogło. Pytano pana o zdanie w tej sprawie? Owszem, pytano i to kilkakrotnie. Premier pytał osobiście, pytał nasz sztab, po prostu jak oceniamy tą sytuację. I namawiał pan premiera, żeby nie wprowadzać stanu klęski? Zdecydowanie wskazywaliśmy na tym, że nie pomogłoby nam to. Panie redaktorze, jak pan sobie wyobraża, czy nie lepiej perswazją albo dyskusją? Zgoda, tylko może by ludziom to uświadomiło, że sytuacja jest groźniejsza i może by im to, jakiś w nich wzbudziło to przestrach i poczucie, że jednak trzeba się ewakuować, a nie tylko można się ewakuować. Kiedy byłem na terenach, które były zalewane i rozmawiałem z zachęcając do ewakuacji, bo były takie przypadki, że owszem, ludzie byli pełni grozy, ale jak gdyby cały czas myślę, że mieli taką świadomość, że należy chronić swojego dobytku, że lepiej zostać u siebie w zabudowaniach, mimo że informowali ich ratownicy. Proszę państwa, woda będzie na tyle wysoka, że na pewno nie będziecie w stanie w tym budynku pozostać. Ale jednak ta chęć pozostać. No ale co wtedy? Mówię, że gdyby strażacy mogli powiedzieć, musicie się ewakuować, tu nie ma dyskusji, może byłoby łatwiej. Ale mówimy również, musicie się ewakuować, nie ma dyskusji. Drugi element, tak, to przymus bezpośredni, na pewno nie po stronie straży pożarnej. No. Panie generale, umie pan oszacować, ile straż ta powódź będzie kosztowała? Jak w tej chwili wygląda wasz budżet? Czy to jest tak, że wy nie przekroczyliście już budżetu rocznego swojego? No aktualnie jest sytuacja dosyć trudna, ale myślę, że na szacunki przyjdzie czas. Zaczynamy troszeczkę bilansować, jakie podnieśliśmy straty bezpośrednie i jakie mamy koszty po naszej stronie. Przede wszystkim będą bardzo duże koszty osobowe, bo trzeba sobie powiedzieć, strażacy pracują trochę w innym systemie jak gdyby pełnienia służby. 24 godziny wolne, 24 godziny w pracy. To nam będzie generowało troszkę godzin nad liczbą. Myślę, że wyjdziemy jakoś obronną ręką, a rząd nam w tym pomoże. A ile wozów straciliście? Aktualnie 5 pojazdów zostało po prostu zatopionych. 4 pojazdy na terenie właśnie województwa lubelskiego, jeden jeszcze gdzieś tam chyba w pobliżu Sandomierza. No taka sytuacja jest. No gdzie jest woda, tam są straty. Ale najważniejsze w tym wszystkim, że na razie mamy jedną sytuację tragiczną. Jeden z ratowników, ochotnik, prawda, na zawał serca. Ale najważniejsze, żeby było jak najmniej strat w istnieniach ludzkich. I to jest dla nas jak gdyby decydujący element. I ludziom będziemy pomagać właściwie do końca. Pomożemy wypompować, odpompować budynki i skończyć tą akcję tak, żeby było jak najmniej strat. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.